dzisiejsza przejażdżka będzie dla mnie przejażdżką z tremą, z mistrzem kierownicy, Zbyszek Staniszewski, olsztyński kierowca rajdowy. Spotykamy się kilka godzin przed rozpoczęciem kultowej imprezy rajdowej w województwie warmińsko-mazurskim. To będzie już 43. rajd Kormoran. Dzisiaj było zapoznanie z trasą. Tak, było dzisiaj zapoznanie z trasą. Pas i ruszamy. I jestem pełen entuzjazmu, że jutro pojadę w rajdzie Kormoran. Też traktujesz tę imprezę, tak jak wielu kibiców, jako kawał historii polskiego sportu motorowego, warmińsko-mazurskiego sportu motorowego. Tutaj na tej imprezie wielu znanych kierowców swoją karierę rozpoczynało, kontynuowało i osiągało ogromne sukcesy. Rajd Kormoran generuje we mnie podwójne emocje w stosunku do innego rajdu, a to się bierze stąd, że jest to arcykultowy rajd z wielu powodów. Po pierwsze, startowały tu niegdyś w tym rajdzie Kormoran, który idzie od kilkudziesięciu lat, zawodnicy tacy jak Marian Bublewicz, Krzysztof Hołowczyc, mega kolejne inne gwiazdy, tych kierowców było bardzo dużo. Teraz przeskoczę trochę do mistrza świata. Sebastian Ogier, może to nie było w Formule Rajdy Polski, tak, tylko w rajdzie Polski, ale to było po tej samej trasie. Jeździliśmy dzisiaj po trasie, po trasach takich jak Baranowo, Tałty. Na tych odcinkach startowali w rajdzie Polski, dokładnie na tych samych odcinkach, co jutro będziemy jechali. Sebastian Ogier, Sebastian Leb i wiele innych gwiazd, Peter Solberg, wiele, wiele innych gwiazd z mistrzostw świata. To powoduje, że my po tych samych drogach będziemy jeździli. Po tym rajdzie, po którym jeździł Hołowczyc, Bublewicz, nie wiem, 7 razy wygrał ten rajd. To powoduje mega duże emocje. Ja przygotowuję się do tego rajdu, nie wiem, 2 razy bardziej niż do innych rajdów, bo tutaj nie można w tej sytuacji wyjechać na te trasy przygotowanym w stopniu słabym. I tylko chyba można powiedzieć, że szkoda, że jakby ranga imprezy już czasy świetności przynajmniej dzisiaj ma za sobą i że w ogóle i tu jest pytanie, dlaczego rajdy samochodowe w Polsce nie przypominają już tych, jakie były kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego? Co się stało? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, trzeba było poprosić organizatorów. Ja jednak jestem wiecznym optymistą i ja wierzę w to, że w tej chwili jesteśmy troszeczkę w dołku, a za chwilę, może to będzie za rok czy za dwa, rajdy znowu staną się tak popularne jak kiedyś, kiedy to całe województwo żyło tym, że jest rajd Kormoran. Ruszyliśmy prawie spod stadionu, który był tradycyjnym miejscem prologu. No, wydarzenia bezprecedensowego, jeśli chodzi o rajdy, gdzie w jednym miejscu na stadionie zawodnicy pierwszego dnia pokazywali swoje umiejętności, dając kibicom ogromną frajdę. Faktycznie na stadionie wielokrotnie odbywał się prolog i ja sam wielokrotnie startowałem na stadionie dzień przed rajdem Kormoran czy też innymi, bo nie tylko Kormoran. No, na stadionie już nie pojeździmy, bo tam, gdzie kiedyś była bieżnia asfaltowa i my się tam na stadionie ścigaliśmy, to teraz w miejscu, gdzie jest ta bieżnia asfaltowa, jestem już murawa. No niestety nie pojeździmy, no ale jest mnóstwo innych miejsc, gdzie możemy jeździć, bo tak naprawdę się to wszystko przeniosło ze stadionu, prolog ze stadionu, na przepiękny tor w Mikołajkach, który jest no po prostu arcyfajny, kosztował gigantyczne pieniądze gminy Mikołajki i ja coś za coś, ja bym tutaj nie płakał z tego powodu, że nie będzie prologu na stadionie, jest na torze Mikołajki. Zbyszek, twoja przygoda z rajdami samochodowymi w odróżnieniu od wielu kierowców w Polsce nie zaczęła się we wczesnej młodości, prawda? To już miałeś swoje doświadczenia i w takiej sytuacji łatwiej zdobywa się te umiejętności rajdowe, czy trudniej? Trudniej, natomiast moja przygoda z motorsportem zaczęła się dość wcześnie. Niestety, jak miałem 14 lat, to moim tacie rozbiłem pierwszy samochód.
to nie był ostatni samochód, który uszkodziłem mojemu tacie. Mój tata, widząc, jak garnę się do szybkiej jazdy samochodami, to po prostu te samochody mi ograniczał, zabraniał mi jeździć, chował kluczyki. Potem mój tata bardzo mądrze zrobił, że pokierował mnie w pracę zawodową, a ja byłem zawsze dość karnym dzieckiem i słuchałem rodziców. I dałem się namówić na ogromne kredyty, kolejne ciężarówki. Mój tata mi wkładał do głowy, po co ci ten motorsport, zajmij się firmą. No i zajęło mi to parę lat, spłacenie tych kredytów, na które mnie namówił tata. No i w końcu jednak sport wziął górę, jak pospłacałem te kredyty i zabrałem się ostro za motorsport. Tak więc u mnie ten motorsport siedział już od 14 roku życia albo wcześniej. Potem nie mogłem się tym zajmować, bo tak jak wspomniałem, nie było pieniędzy, były gigantyczne kredyty na masę ciężarówek, ale jak je pospłacałem, to wystartowały te rajdy jak rakieta. No i w twojej tak jakby historii sportowej też różne etapy, bo starty w rajdach samochodowych różnej kategorii, najwyższej kategorii, a ostatnio pojawiłeś się na torze rallycrossowym. Skąd taki wybór? Czy przez to, że ta dyscyplina sportu wymaga może mniej czasu, mniej przygotowań w porównaniu do rajdów, może są to mniejsze finanse, a może po prostu chęć zdobycia innych doświadczeń, sprawdzenia się w innej dyscyplinie? Rallycross jest bardzo podobny do rajdów. Wymaga podobnego zaangażowania czasowego, jak również zaangażowania finansowego. Jest to porównywalne. Natomiast zająłem się tym rallycrossem, dlatego że w tym roku się zrobiło trochę mniej rajdów. Organizatorzy, uważam, mają pewne problemy, które rozwiążą niebawem, ale ja mam charakter taki, że ja nie lubię czekać. Mamy, widząc, że tych rajdów jest trochę mniej w tym roku i dysponując ogromnym potencjałem, bo przecież mamy ciągle dwa samochody rajdowe w naszej stajni, postanowiłem skierować ten potencjał w stronę rallycrossu i odbyło się to w ten sposób, że jedno auto zostawiliśmy jako rajdowe, a drugie auto rajdowe przebudowaliśmy, czy też jesteśmy w trakcie przebudowywania, etapami to robimy, na auto topowe, rallycrossowe, z prawdziwego zdarzenia. To będzie bardzo szybkie auto, będzie ono porównywalne, da ono możliwość wygrywać eliminację mistrzostw Polski rallycross. To jakie masz w takim razie plany sportowe na przyszły rok? Pojechać we wszystkich rajdach, tych, które tu będą w okolicy, za wyjątkiem rajdu Polski, oraz pojechać we wszystkich eliminacjach mistrzostw Polski w rallycrossie, będzie ich około 7. I cel jest taki, żeby te szutrowe rajdy wszystkie wygrać, albo prawie wszystkie. A jeśli chodzi o rallycross, to podium. No to czeka cię jeden z bardziej intensywnych sezonów w całej chyba twojej karierze sportowej. Tak. Będzie ciężko w przyszłym roku. Ale ja lubię jakieś ciężko, ja nie lubię, ja sobie sam wyznaczam trudne zadania. Zadania, które są łatwe, nie dają mi satysfakcji. Tak jak wspomniałem, uważam, że dysponujemy bardzo dużym potencjałem, no bo te wspomniane dwa auta, masa części zamiennych, serwis, mechanicy, wyszkoleni, zaangażowani, zmotywowani, uwielbiający też trudne wyzwania. Oni oczekują krwi, oni sukcesu, bez pucharu, jak wracamy z zawodów, to oni są niepocieszeni. Muszę się tłumaczyć przed moimi mechanikami, dlaczego nie ma pucharu, co się stało, prawda? No oni wiedzą, jaki mamy potencjał i oni
No jadą po pierwsze miejsce. Jak ja czasami mówię, że no tu na tym rajdzie spokojnie, bo za tydzień jest następny rajd. Oni patrzą na mnie jak na nienormalnego. Jak spokojnie? Przecież my tu kurczę mamy grubą furę i jak spokojnie. Więc mamy, tak już kilka razy wspomniałem, bardzo duży potencjał sportowy i w przyszłym roku czeka nas sporo roboty, żeby odhaczyć te wszystkie imprezy i zrobić wynik, bo nie ukrywam, że to jest dla nas bardzo ważne, ale muszę zaznaczyć, że my w gigantycznym pędzie jesteśmy od 3 miesięcy, bo my od 3 miesięcy już się zajmujemy i rallycrossem, i rajdami, bo jak jest na przykład eliminacja rallycrossowych mistrzostw Polski, no to na nią jedziemy, startujemy, w tym roku się bardziej uczymy, ale 3 miejsce też już wyjęliśmy na jednej z eliminacji mistrzostw Polski w rallycrossie, więc są już sukcesy. Ale jak jest przerwa między kolejnymi eliminacjami rallycrossu, na przykład miesiąc, to my cały czas usprawniamy w tym czasie nasze auto, to rallycrossowe, ona się nazywa Supercar. Jest tam bardzo dużo roboty, żeby przebudować auto z rajdowego na rallycrossowe. Jest to bardzo dużo roboty, bo trzeba na przykład wyjąć części, przespawać czasami część nadwozia, żeby zamontować inne części. Potem konieczne są testy, żeby zobaczyć, co dobrze działa. Czasami musimy wycofać się do poprzedniego rozwiązania, bo to nie. Więc ciągle próbujemy, zmieniamy, końca nie ma, ale z każdą chwilą auto jest coraz szybsze w tym rallycrossie, więc zmierzamy w dobrym kierunku. Słyszę, jak moi goście, których zapraszam do samochodu, to, no to są zwykle ludzie, którzy łączą umiejętnie swoje sprawy zawodowe z różnymi pasjami i robią to doskonale. Ty także jesteś przykładem takiego człowieka, bo przecież prowadzenie tak potężnej firmy jak twoja w połączeniu z tymi kilkunastoma wyjazdami na imprezy rajdowe, rallycrossowe, przygotowaniami, to wymaga poświęcenia ogromnego czasu. I czy w ogóle masz chwilę, żeby z rodziną pojechać nad jezioro, żeby odpocząć? Twój pewnie tempo życia jest ogromne. Moje tempo życia jest ogromne, szybko żyję. Ja to moje życie stworzyłem takim, jakie ono jest, z premedytacją. Jak czasami marzę o tym, żeby był dzień spokoju, a jak ten dzień spokoju jest, to wtedy w niedzielę, się... to pod koniec tej niedzieli już mnie nosi i wtedy znajduję rozwiązanie takie, że wsiadam na rower, robię wycieczkę nad jezioro Krzywe, które kocham, i z powrotem na tym rowerze i czuję się usatysfakcjonowany, śpię mi się wtedy dobrze, a jak tak, są takie dni, gdzie nic nie robię, bo na przykład trzeba pojechać na domek letniskowy, który mamy na Mazurach i tam chodzę z kąta w kąt, to wtedy ja jestem niezadowolony, śpię mi się źle, nie jestem zmęczony, znużony, nie lubię takiego życia, musi być pęd. Natomiast firma zajmuje bardzo dużo czasu, rajdy też, ale ja mam do dyspozycji 100 osób. Ja kieruję tymi osobami tak, żeby te osoby ogarnęły i firmę, i rajdy. To udaje się zrobić, bo to jest kwestia doskonałej organizacji. I jeszcze powiem dalej, jak tylko odpuścimy sobie ja i te 100 osób, to zaczyna gdzieś kuleć firma i rajdy, a jak postawię, że się tak trochę wyrażę, ekipę 100-osobową do pionu, bo gdzieś tam coś źle działa, to natychmiast jest wzrost poziomu i w naszej betonowej firmie, i w dziale rajdowym. Więc podsumowując, kierunek jest następujący. Musimy pracować na 100% i wtedy wszystko działa doskonale. Jak tylko stwierdzę, że no, trzeba chłopakom dać odpocząć, to zaczynamy nurkować z poziomem pracy w tym i w tym dziale. Jeszcze z jednego powodu wszystko musi być na najwyższym poziomie, no bo przecież firma daje ci możliwość uprawiania sportu, a to kosztuje niemałe pieniądze. Rajdy kosztują ogromne pieniądze, ale doskonale zarządzana firma jest w stanie zarobić też ogromne pieniądze. Mamy tak ogromne przeroby w naszej betonowej firmie,
że nie będę ukrywał, nie mamy problemu z budżetem rajdowym. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Często siedzisz na prawym fotelu? Lubisz w ogóle jeździć na prawym fotelu? Ja nienawidzę. Czuję się tutaj dziwnie, rozglądam się dookoła. Ale po łapach mnie nie bijesz, to dobrze. Patrzę, kto nam jedzie w bok za chwilę, bo gdzieś tam jakiś pieszy tu biegł przed chwilą, to już mnie on zabrał, co się dzieje. Nie lubię jeździć na prawym fotelu, nie jeżdżę na prawym fotelu. Teraz byliśmy w Katowicach, bo stroiliśmy, czyli naprawialiśmy tam auto rajdowe, dodawaliśmy koni, w tym rallycrossowym, ale to dokładnie tak. No i wziąłem kierowcę, no bo jednak jest tam bardzo dużo kilometrów. No kierowca pokonał około 80% kilometrów. Jak pokonałem 80%, a kierowca 20%? Bo jak tylko mnie zmienił, mówię, zmienię, jestem zmęczony i za 30 km na światłach stoimy, zamieniamy się, ja nie mogę na to patrzeć i znowuż prowadziłem tego busa z lawetą. Ale to wynika z tego, że jesteś takim perfekcjonistą, że jakby wszystko musi być tak jak ty sobie wyobrażasz, czy po prostu... To ja się męczę na prawym fotelu, bo na przykład jedziemy tutaj i kierowca, który mnie zmienił, opowiada mi jakąś fajną historię. Widzę w nawigacji, że dojedziemy na 12 w nocy. Jak on będzie się tak grzebał z tym wyprzedzeniem, z tymi wszystkimi rzeczami, to będzie to nie na 12 w nocy, tylko pierwsza w nocy. A jutro mam spotkania ustawione. Więc męczę się na tym fotelu i w końcu mówię, jak ja mu ciągle mam mówić, mu to dasz radę wyprzedzić, tu wyprzedzaj, tu przyhamuj, bo te światła za chwilę zmienią się na zielone i żebyś mi potem nie stanął, tylko żebyśmy, jak znowu się zmieni na zielone, to żebyśmy już rozpędzeni lekko byli. A on nie wie, o co chodzi. No to ja zwolni, biegnie, że o teraz gaz, bo i już się zapalają i się wstrzeliśmy. No więc jak mam to wszystko mu tłumaczyć i się męczyć, to ja wolę usiąść za kierownicę i zrobić to samo. Zbyszek, jesteś przyzwyczajony do szybkiej jazdy na trasach rajdowych, rallycrossowych, pewnej, zdecydowanej, a tak na co dzień na ulicach to lubisz taką zdecydowaną jazdę, czy raczej odpoczywasz i spokojnie? Dobra, nie było pytania. Następne pytanie. Jakimi kierowcami są olsztynianie? Coraz lepszymi. Natomiast martwi mnie to, że duże korki się zrobiły w ostatnich 2 latach i to spowodowało, że zamiast jechać, to stoimy albo wleczemy się w korku z prędkością 20 na godzinę, a to z kolei spowodowało, że kierowcy przestają być rozjeżdżeni i umieją poruszać się w korku i wciskać się, a nie umieją hamować precyzyjnie do zakrętu, stosować odpowiednie prędkości w zakręcie, potem znowu się rozpędzają, znowu hamują. Oduczamy my, społeczeństwo, oduczamy się tych rzeczy. Niestety zaczynamy jeździć po eskach, no niestety, bo fajnie, że to eski są, no ale tam ćwiczymy jazdę w kolumnie, nie ma zakrętów i potem jak się zdarzy, że na butrynie czy gdzieś w końcu wyjedziemy i trzeba dodać gazu, bo się kogoś wyprzedza, albo się po prostu śpieszymy, albo popada deszcz, no i zaczynają się rowy, mnóstwo jest tych śladów, gdzie te samochody tu i tam powbijały się w rowy i to bardzo często jest to na prostych drogach i ja jestem tym zmartwiony i przez ostatnie lata poziom poprawiał się, bo te samochody coraz szybsze są i dają nam możliwość szybszej jazdy, poziom jeździecki kierowców się poprawił, ale przez ostatnie 2 lata zauważam, że ci kierowcy jeżdżą coraz gorzej. Trzymanie telefonu w ręku, gdzie ktoś prowadzi, to jest standard i to jest przerażające. No nie wygląda to najlepiej. No, statystyki wypadków pokazują, że nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. I tutaj taką klamrę chciałbym zastosować, powrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na początku rozmowy, do rajdów samochodowych. Kiedyś co drugą niedzielę, co trzecią niedzielę w Olsztynie odbywały się konkursowe jazdy samochodowe. To było takie przedszkole rajdowe, ale przedszkole, które dawało także możliwość nauczenia się jazdy w takich warunkach, no powiedzmy, prawie sportowych, na zamkniętych placach. Dzisiaj tych kajotesów nie ma. Jak w związku z tym przed sezonem jesiennym przygotować się przed sezonem zimowym? O czym pamiętać? Co zrobić? Czy jesteśmy w stanie
jakoś nauczyć się tej bezpiecznej jazdy, tak żeby ta zima minęła nam bezpiecznie? Oczywiście, że możemy podregulować wiele rzeczy. Najlepszą rzeczą jest zasymulowanie pojechania na KJS, których dziś już nie ma, tak jak powiedziałeś, ale jest masę parkingów. Po prostu jest tego. Czyli wymieramy gdzieś duży plac, tak jest. Tam gdzie nikt nie jeździ. I co? Ustawiamy pachołki i co? Próbujemy omijać, hamować. Ustawiamy pachołki lub wymyślamy sobie, że tutaj, tam są takie linie, tak, gdzie można sobie parkować. Wieczorem te samochody, gdzie sklep jest zamknięty, są w domu. No i wymyślamy sobie, że przy tej linii to jest mój pierwszy zakręt, czy tamto jest drugi. I zaczynamy próbować jechać szybko, wjeżdżać w te miejsca, gdzie sobie symulujemy, ale najlepiej jest, jakbyśmy postawili gumowe pachołki. A jak popada śnieg, to ja niegdyś, kiedyś z kolegami umawialiśmy się, wyjeżdżaliśmy na takie parkingi jeszcze kiedyś Fiatami 126P i w kilka takich Fiatów i sobie jeździliśmy na tych parkingach. I był wtedy gigantyczny wzrost umiejętności. Potem jak wyjeżdżamy na ulicę i ten śnieg sobie leży, to te ręce już same chodzą, już widzimy, o tu ślisko, bo ten śnieg się tak bardzo świeci na drodze, to on jest wyślizgany. Już po kolorze zaczynaliśmy odgadywać przyczepność i to wynikało tylko stąd, że my po prostu jak tylko pierwszy śnieg, ej słuchaj, Krzysiek i Franek, spod śnieg, jedziemy na parking ten i przyjeżdżaliśmy i sobie tam oraliśmy te biedne maluchy do nocy. I takie coś przecież można zrobić, to wystarczy tylko i jak na parkingu chcieć. Nam samochód ucieka gdzieś tył czy przód na zakręcie, to jesteśmy w stanie wyćwiczyć taki ruch kierownicą, odpowiednie zadziałanie hamulcem, sprzęgłem. I wtedy, kiedy wyjeżdżamy na ulicę, to łatwiej jest opanować samochód, nie ma paniki i no, jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. Możemy, ćwicząc sobie na tych parkingach, zwykłym samochodem, jakimkolwiek, możemy nauczyć nasze ręce, nogi, głowę automatycznych zachowań. Tak jak powiedziałeś, jedziemy sobie, jeśli popada śnieg i tył ucieka, prawda? No to wiadomo, że trzeba skontrować kierownicę. Jak przećwiczymy to 10 razy i potem na ulicy nam tył ucieka, no to przecież ręce same już w tym momencie wykonają ten ruch. Natomiast gdybyśmy na tym parkingu tego nie zrobili i nagle sobie jedziemy i nagle ucieka tył, no to zacznijmy sobie przemyślimy, co się wydarzyło, no to już niestety zaliczymy rów i tam będzie ten ślad, o którym wspominałem wcześniej. Zbyszek, rano, jutro rano ruszacie na trasę, no nie ma wątpliwości, jedziesz po zwycięstwo. No nie będę ukrywał, że jeśli nie zajmiemy pierwszego miejsca, to będzie to nasza porażka. A które to by było pierwsze miejsce w rajdzie Kormoran? Przez ostatnie 8 lat, to z tego co pamiętam, to tylko jeden raz nie wygraliśmy, bo auto się zepsuło. To w takim razie trzymamy kciuki, będziemy oczywiście na trasie przyglądać się rywalizacji, na pewno ciekawej, na pewno w pięknym miejscu, w takim rajdowym miejscu, na trasach, którymi przebiegała między innymi, przebiegał rajd polski. Zbyszku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Twój prezent na licytację to? Puchar z rajdu Kormoran. Super. W takim razie dziękuję. Bardzo się trzymamy cieszę. Kciuki, powodzenia, do zobaczenia na mecie. Dziękuję za rozmowę, za porady. I cóż, do zobaczenia na trasie rajdu Kormoran. Do zobaczenia.